15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej w Grudziądzu odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Waszość na ramię. W 1920 roku Armia Polska zatrzymała i rozgromiła Czerwoną Nawałę, zapewniając ojczyźnie niepodległy byt. Święto jest wyrazem hołdu dla tradycji i dorobku oręża polskiego. To również okazja, aby mówić o przyszłości i zmianach w polskiej armii. W 1920 roku Armia Polska zatrzymała i rozgromiła Czerwoną Nawałę, zapewniając ojczyźnie niepodległy byt. Dzisiejsze święto jest wyrazem hołdu dla tradycji i dorobku oręża polskiego. Nasi dziadowie, wykazując się ogromnym poświęceniem i heroizmem w Bitwie Warszawskiej, walczyli o to, co w życiu państw i narodów najważniejsze. Dzięki ich krwawej ofierze możemy cieszyć się wolnością i suwerennością. Drodzy zebrani, Dzień Wojska Polskiego to święto nie tylko nasze, żołnierzy, ale także święto wszystkich Polaków. W dniu dzisiejszym po raz kolejny wspominamy tamten czas z wielką zadumą i szacunkiem, wracając do rozkazu ministra spraw wojskowych, generała broni Stanisława Szeptyckiego w sprawie utworzenia święta żołnierza, który stanowił. W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość Polski. Szanowni kombatanci, weterani, uczestnicy walk o wolność Polski. Z okazji Święta Wojska Polskiego zwracam się do was. Swą postawą i osobistym przykładem uczycie nas, kim jest żołnierz, co znaczy patriotyzm i jak należy miłować ojczyznę. Niech zdrowie i satysfakcja z dokonań towarzyszą wam każdego dnia. Szanowni państwo, zwracam się również do naszych parlamentarzystów i władz samorządowych, którym dziękuję za współpracę i wsparcie w inicjatywach na rzecz naszego garnizonu. Służbom mundurowym, organizacjom oraz instytucjom cywilnym dziękuję za uczestnictwo w obchodach dzisiejszego święta oraz za dotychczasową wspólną działalność. W sposób szczególny pozdrawiam żołnierzy pełniących trudną i odpowiedzialną misję poza granicami kraju. Życzę wytrwałości w sojuszniczych działaniach i szczęśliwego powrotu do domu. Serdeczne pozdrowienia kieruję do żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników wojska. Życzę zdrowia, pomyślności oraz szczęścia w życiu osobistym i codziennej służbie. Tak ważna uroczystość jest również okazją do wręczenia aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe. Wyróżnionym serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję szanownym gościom i wszystkim tu zgromadzonym za uświetnienie obchodów Święta Wojska Polskiego. Na grudziąckim rynku oddano hołd bohaterom, którzy stanęli do walki o niepodległość i wolność naszego kraju. Szczególną pamięcią otoczono tych, którzy złożyli najwyższą ofiarę na przedpolach Warszawy, zmieniając bieg historii. Szanowni państwo, mieszkańcy Grudziądza. Święto Wojska Polskiego to uroczystość ustanowiona na cześć oręża polskiego. Wspominamy dzisiaj zarówno żołnierzy 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu, którzy w 1920 roku uczestniczyli w walkach na froncie północno-wschodnim oraz nadniemnym, jak i tych wspominamy, którzy w czasach nam współczesnych służą ojczyźnie w kraju
i poza jego granicami. W imieniu własnym oraz mieszkańców miasta składam wszystkim żołnierzom serdeczne podziękowania. Podziękowania za służbę, za wychowywanie patriotyczne młodych pokoleń, za kształtowanie postaw obywatelskich i stanie na straży bezpieczeństwa państwa. Z okazji święta Wojska Polskiego życzę, abyście nosili swój mundur z prawdziwą dumą i honorem, mając świadomość, że jesteście spadkobiercami obrońców znad Wisły, Wkry, Niemna i Wieprza. Ich wiary, odwagi, ich miłości do własnego kraju i narodu. Z okazji święta Wojska Polskiego na Grudziąckim Rynku awanse na wyższe stopnie wojskowe otrzymali również żołnierze w stanie spoczynku.